Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w gwincie. Od razu rozpoczynamy walki, żeby ten odcinek też był taki w miarę jak najszybszy, żebyście już w kolejnych odcinkach mogli oglądać normalną grę, a nie właśnie wyzwania. Błędów. Z drugiej strony wyzwania są w miarę przyjemne, bo przecież cały czas wygrywam, nie? W końcu jakiś win streak można zrobić. Tak, jeden ostatni win streak, który mogę zrobić gdziekolwiek. Okej, jest Tiri, więc mogę już zakończyć wymianę, no, tak naprawdę. Wszyscy poświęcamy się dla cesarstwa. Okej, zobaczmy co to da. Co on rzuci? Troszkę średnio. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Teraz zrobię tak, może. Powinno mi to dać jakąś przewagę. A nie tak, tylko tak. Tego nie było w podręcznikach. Zrobię tak, żeby sobie dać punkty. I naprawdę teraz będę pasował już. A nie, pochłonął mi Siri. A, dobra. Czyli trochę gorzej. Tego nie było w podręcznikach. Ja się walę w jedną kartę teraz punkty. Okej, okay, to będzie mi bolało. Dobra, no zablokował ją, nie ma problemu. Mam to gdzieś naprawdę, bo interesujący przypadek. Mnie to ani trochę nie boli. No, mogę ją wzmacniać, prawda? Gdyby blokada zablokowała wzmocnienie dalsze tej karty, oj, to by było mocne. W sensie blokada, no zablokowanie, tak? Te kajdany. Czekajcie, jak się nazywa tak dokładniej. No blokada, zablokuj. Tak, czy blokada. Dobrze mówię. To jeszcze nie ma sensu. Dobra, zrobię tak. Spróbuję sobie wyciągnąć tego emisariusza, żeby móc go potem wrzucić jeszcze raz z medyka, prawda? Teraz super, że nie pójdzie tutaj na tego nowicjusza. Okej, okay. Gość się poddał. Chwilkę, myślę, dobra. Nie, tak, muszę po prostu rzucić. Ambasador. Dla ambasadora, żeby były punkty, tak? Zrobiłem przede wszystkim. No ale teraz już mogę poddać się, bo mam praktycznie 35 punktów, dobrze mówię, 35, 32 punkty mam. Na tym nowicjuszu, tak więc mech. Nawet jakiś inny. Inna roślinka. Nawet jakiś pantofelek. Zawsze się tego tak pośmiechuje troszkę. Że mech. Nie wiem dlaczego, to jest po prostu dla mnie zabawne w pewnym sensie. Gry słowne są zawsze śmieszne. Uwielbiam absolutnie gry słowne, polecam. Nauka. Jakby to nazwać? Nauka używania gier słownych jest naprawdę bardzo dobra. W sensie bardzo pomaga. A w sumie nie tak, najpierw ja, nie ja, tylko przyszedł Peter. Tak, teraz się dobrze powiedziałem. Wyjątkowo się nie muszę poprawiać. Przepraszam, ja naprawdę przepraszam. To nie jest takie chamskie używanie tego żartu, tylko po prostu on mi sam wchodzi z siebie. Okej. Nie powtórzę błędów MH. Misariusz może być. I gdzie mam wyrzucić tego ambasadora? Chociaż mogę w sumie wyrzucić to inaczej troszkę, ale teraz już na pewno nie idę w jedną kartę, bo prawda pożoga mnie może to zniszczyć, a ja muszę przede wszystkim to wygrać. Teraz. Dobra, teraz oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Wygram na Uzlika, dlatego że mam jeszcze tam medyka. Ja już mam teraz dwóch emisariuszy tam, nie? Tak, dokładnie. Trochę błędnie z mojej strony. A cóż. Jak sobie życzysz? Niech będzie. Gablujesz, żałujesz. I mech tak naprawdę już znowu. A tak, dodaj. To jest takie dosyć średnie. O jeden tylko ją wzmacnia. Dobra, ja rozumiem, w drugiej czy trzeciej turze, no ale... I tak jest to dosyć słabe, jak znam. No, znowu wygrane na spokojnie. Tylko szkoda, że niestety mi tam Ciri wtedy zjadł, bo tak to byśmy wygrali to jakieś miliard razy szybciej. Zwróćcie, że tylko sobie jeszcze odpalę podgląd. Bo jest standardowo, jak przekiwuję coś na przeglądarce, to podgląd mi się wyłącza sam z siebie. Ok, rozpocznijmy walkę z nim. Na szczęście tutaj pogoda aż tak bardzo by mnie nie bolała jak kiedyś w wyzwaniach, prawda? W tym pierwszym
we wcześniejszym gwincie, w tej zamkniętej becie, jak ja to nazywam. Dlatego nazywam to wcześniejszym gwintem, bo to jest zupełnie inna gra dla mnie teraz. Znaczy, no część rzeczy jest oczywiście powiązana, natomiast no sporo się też różni to wszystko względem siebie. Siewce wyrzucę. Saper może być, już ciekawiej to wygląda. Jednego medyka mogę wyrzucić i jest drugi MCR, super. Tylko że szkoda, że tak bezpośrednio są civi, no cóż. Okej, gdzie mi rzucić tą pogodę? Na mgłę, na pierwszą linię, spoko. Proszę zaczekać. W takim razie dosyć średnio będę stał z możliwością używania brigady w tej turze. A to mnie jakoś nie boli też. Siewcy niestety nie mam, więc za chwilkę to spróbuję sięgnąć jakoś. O, jest idealnie siewca. No to moje drogie mglaczki już sobie nie pożyją za długo. Znaczy jego drogie mglaczki. No spoko, pożoga. Nic mnie to absolutnie nie boli. Nowicjusz. Tego nie było w podręcznikach. Ambasador. Cokolwiek absolutnie. Ja mogę mieć to już wszystko w dupie. Wydaje mi się, że to wygrałem i tak. Widzicie właśnie. Nie postrzegał po prostu tych szczurów, nie miał co zrobić. Stracił 18 punktów od tak. Z drugiej strony fajne są szczury przeciwko mistrzowi areny, tak dobrze mówię? To jest chyba mistrz areny, on się nazywa. To jest ta karta, która dostaje plus 2 co rundę, jeśli jest sama w rzędzie. I to jest... Te szczury naprawdę mogą pomóc, albo człowieka tam zniszczyć, przeciwnika naszego. Okej, zrobię tak, że tutaj dorzucę oczywiście punkty. Punkty, przepraszam, rzucę mu wytrzymałość i na tym zakończę. Cholera, znowu mi się procesor tutaj coś psuje, w sensie płaczeń. Nie wiem, na czym tak bardzo? Aha, Google Chrome, dobra, to wszystko jasne, bo przysyłam aktualnie filmy. A nie spodziewałem się, że aż tak bardzo będzie na tym cierpiał mój procesor. No ale cóż, jakoś damy radę, tak? Na razie jeszcze nie mam drugiego kompa do przesyłu. W sensie nie mam tego drugiego kompa, na którym będę nagrywał w przyszłości. Mam nadzieję, że w końcu niego uzbieram. A na tym bym wysyłał po prostu wszystko do YouTube'a, na YouTube'a i bym jednocześnie renderował filmy. I to było naprawdę mega opłacalne, bo bym wtedy miał dużo, dużo więcej czasu na nagrywanie. Dzięki czemu bym się z tymi czterema filmami wyrabiał nie w 9 godzin, a na przykład w 6. I tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, i ewentualnie bym na obu komputerach czasem też działało tak, żebym naraz renderował, jakbym miał dużo filmów niezrenderowanych, a bym potrzebował po prostu. Tak, i się rozgadałem właśnie, to jest właśnie rybki jego gadanie. Interesujący przypadek. Potem będzie, że brakuje mi tematu na tego, na Watlandera, prawda? Do rozmowy. Dobra, jeszcze raz to samo. Interesujący przypadek. Wszystko dla punktu. Ale jest cholera fajnie, chłodno dzisiaj, bo sobie włączyłem w końcu wentylator, otworzyłem okno. Może coś być słychać z dworu, ale no trudno. Będziecie musieli mi to wybaczyć. Dobra, no to Tibor. Mech. Czemu by nie? Zniszczymy go wreszcie. Znaczy, no, po prostu mu zbijemy punkty z powrotem. Okej, co mi to da? To mi da Tesaka właśnie. Jestem krasnoludem interesu. Trochę do dupy zrobiłem, mogę to potem zrobić. Ta mniejsza. Mogę to zrobić, jak Glak sobie wejdzie. O, jeszcze jeden. Super, idealnie po prostu. Oczywiście to był statka, no tak. Że no, wygrać to raczej wygram. Troszkę nie będzie. No, skurza mnie to, że coś mi silnie wychodzi. Teraz. Totalnie. Ranowicjusz. Tego nie było. Komisariusz. Siewca. Niech wejdzie tutaj, to jest więcej punktów do zniszczenia. Ej, tak za bardzo już nic nie mogę zrobić z tymi pozostałymi kolegami naszymi. Mogę spasować tak naprawdę. No, w następnej rundzie ewentualnie całej reszty będę używał. On się tutaj będzie pustował. No i ja sobie po prostu, tak jak powiedziałem, zrobię kawę i poczekam na jego ruch kolejny. O, przerzucił mi tych na tył. No może być, nie ma absolutnie dla mnie żadnego problemu z tym. W sensie przerzucił mi brygadę. Ciri, czyli już stawia wszystko na jedną kartę, tak? To jest Ciri, teraz pamiętam. Ja mówię też o tej Ciri naszej, bo to jest fałszywa Ciri, ale wiecie o co chodzi zawsze, nie? No ale 14 punktów nie do zrobienia, jeszcze kartę miało do tyłu, to więc tym bardziej. No i elo. I wygrana, super. No, procesor mi ładnie tutaj płacze, naprawdę. Ojejku, on się będzie niedługo palił. Znaczy ja nie mam nawet AMD, ja mam Intela normalnie i... Znaczy ja przede wszystkim wybieram Intela ze względu na to, że
I właśnie się nie przegrzewają. Ja już w tym momencie mam dodatkowe chłodzenie, jeżeli ktoś jeszcze... Znaczy, to dawno już mówiłem, ale pewnie w większości osób wtedy jeszcze na kanale nie było. Takiej bardzo dużej większości. Czekajcie, tylko pomyślę, co by tutaj można było wyrzucić i co mamy sensownie. Dobra, to może nam dać szczury. No, w każdym razie jest 1 do 4, że nam da Ciri. Tibor na ziemi nie będzie potrzebny. Saper może być, chociaż tak bardzo średnio i tak. A coś z tym wymyślimy. O, dobra, super. Większa ilość emisarii już, to mnie już cieszy. O, akurat serce, jak miło. Zaraz od razu drugiego emisariusza wywalę. Nie ma spoko, mech. Może nie boli. Że nie mam czasu. Medyk? Interesujący przypadek. Czekam z tym sierpcą, żeby go potem wyrzucić dopiero, bo jeszcze nie chcę teraz tego robić. Bo jeszcze może mi się przydać, prawda? Mi się pewnie przyda. Interesujący przypadek. Tego nie było w podręcznikach. Przepraszam, że tak przeklikuję teraz szybko, ale no to już jest taka norma po prostu, że ja działam jak na korbce, prawda? A wracając do tego, co mówił Intel, po prostu on się nie przegrzewa aż tak bardzo, a w tym momencie już mam do niego zainstalowane dodatkowe chłodzenie i nadal jest powiedzmy delikatnie mówiąc ciepły w porównaniu do AMD, który w tym momencie już byłby dosłownie zwęglony. Tak więc, no, jak rozumcie, szło to zaklęcie? O co mi chodzi. Ja muszę mieć procesor, który po prostu będzie... Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Nie będzie aż tak bardzo należony na przegrzanie, tak? A niestety dosyć często mi się to zdarza. Okej, wyrzucę tutaj tego się chce zarazy. Na tył jego. Chciałem mogę jeszcze zrobić tak. Dla końców. No i tam szczury wszystko zjedzą i super. Wygrałem znowu. Znaczy okej, mam dwie karty do tyłu. Nie boli mnie to. Jakby to nazwać jeszcze inaczej. Okej, wiem, Intel jest droższy, ale... Przynajmniej nie będę się procesorem co jedno nagranie wymieniać. O, super Siri. Więc idealnie bym powiedział. Już na brygada mi nie będzie potrzebna płotka, więc do dupy trochę. Wszyscy poświęcamy się dla cesarstwa. Cóż, zdarza się. Blacki niestety doszły, co mnie boli trochę. Tutaj mi dojdzie tylko Peter. Nie no, może i z Janą skorzystać. Zobaczyć. Dobra, zrobię tak, żeby się wyrzucić większej ilości kart. Plus punkty. Ile jest różnicy? W tym momencie jest 8 różnicy. W tym momencie jest ile? Czekajcie, 16. Tak, da mi tyle. Okej. Okay. A ona się jeszcze jeden z boostuje dodatkowo, więc wygrałem. Znowu. No tak jak mówiłem, Ciri to jest absolutnie OP na ten skrypt, który jest tutaj zrobiony. Znaczy ja też nie neguję absolutnie AMD aż tak bardzo. Bo w tym momencie przecież ten ich Ryzen, czy jakkolwiek się to czyta, przepraszam, bo jestem przyzwyczajony do Ryzena, prawda? I nie wiem, czy to się powinno Ryzen czytać, czy Ryzen, tak samo jak nazwa gry, prawda? Którą nie nagrywam. Jeżeli ktoś nie zna, to nie polecam oglądać u mnie, bo naprawdę mi to idzie bardzo, bardzo ciężko i opornie. Ale w każdym razie jest on chyba jednym z najlepszych, albo i najlepszym procesorem, który w tym momencie wyszedł. Tak więc... Znaczy na świecie, tak? Tak więc no, absolutnie nie neguję, tylko po prostu boi mnie to, że one się tak grzeją. Bo są robione przecież w tej starszej technologii ileś tam nanometrów, jak dobrze pamiętam. Jeśli te tranzystory wewnątrz procesora są większe niż w Intelach i dlatego są bardziej narażone na przegrzanie. Jak dobrze pamiętam oczywiście, proszę mnie tutaj skrytykować, jeżeli powiedziałem coś nie tak. Bo znając życie, pewnie się tam popieprzyło mi coś w głowie i... Potem będę obrywał od widzów za moje głupoty, bo powiem komuś źle i potem będę musiał przepraszać znowu wszystkich za jakąś tam moją głupotę, którą powiedziałem. Dobra, robimy tak, że teraz wyrzucamy większą ilość emisariuszy. W podręcznikach. No bo i tak, jak też można. No, ten proces absolutnie jest teraz gorący, na pewno. Jeszcze jest tak bardzo obciążony, że to jest masakra. Interesujący przypadek. Okay, emisariusz. Kolejny zresztą. No widz już kolejny. Emisariusz kolejny. Ambasador kolejny. To wiem, to śmiesznie wygląda, ale... Co ja mogę wam poradzić? No, na tym polega moja talia, nie?
Tego nie było w podręcznikach. No i tak teraz. Panie, tutaj absolutnie wszystko co ma na linii praktycznie. Tej ulewny też spoko. Cały czas bije o 2 i najsłabsze jednostki. Więc mech. Co on tam ma teraz? Tylko ten ulewny deszcz, nie? Dokładnie. To Tibor. Niech żyje cesarz! No on może rzucić tego wojownika dzikiego ogonu. Dobra i nie. Okej, ciekawie na pewno. Ja robię teraz tak, żeby uratować tego, tą brygadę. W razie wypadku. No oj, to będzie ciężkie teraz, żeby z nim wygrać. Powiedziałbym, że nawet bardzo. Ambasadorowie, chyba się tak powinno mówić, mi tutaj ułatwią raczej rozgrywkę bez problemu. Ale dobrze, że się nie mogą mieszać te efekty pogodowe, bo to byłoby chore po prostu, gdyby wiecie, nakładał mgłę, trzaskający mróz i jeszcze dodatkowo ten ulewny deszcz, a jeszcze Ragnar robi suszę, nie? Wyobraźcie sobie, co to by było. To była absolutna miazga. To mi da 13, to będzie 86. Bardzo średnio. Nie wiem, czy mi się to w ogóle opłaca grać. Ciri. Wszyscy poświęcamy się dla cesarstwa. To opłaca mi się to jednak zagrać. Jakieś ostatnie słowa. Jeszcze nie do końca może znowu. No nie, nie opłaciło mi się, to do dupy zrobiłem. Ej, niedobrze, ja przegram z komputerem. Znaczy no z drugiej strony prawdopodobnie się wyrzucił ze wszystkich kart, które miała takich pogodowych. Ale okej, okay. O nie, ej, do dupy, ja przegrałem z tym komputerem praktycznie. Wiesz, nie, no nie, nie przegrałem do końca też. Zrobię jeszcze tak. Właśnie, że też bym spasował. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ej, ja to przegrałem w tym momencie, serio. Z komputerem przegrałem. Jak ja się czuję gówno. Ej, to jest zło. Czy ja tam mam jeszcze coś, co mogę wyrzucić z tego? Chyba mam. Powiedzmy, że mogę to zrobić. Ale najpierw kak. Zrobię co muszę. Mam jeszcze brygadę, więc to jest spoko i siewce. Teraz zrobię tak. Brygada na szczęście. Nie, ale to przegrałem. Zobaczysz. Wydaje mi się. No, jasne. Awala. No, z drugiej strony nie jest aż tak źle znowu. Dzięki temu mi dorzucił wszystkie karty, które mi były potrzebne. W sensie, no, dorzucił mi wszystkie karty, które miałem w sumie. Z tego na pewno nie skorzystam, bo nie jest mi potrzebne po prostu. Chociaż nie, dobrze, skorzystam z tego. Proszę zobaczyć. Już mam nawet plan na to. Możność nie nadążam. Jeszcze nie mogę zrobić troszkę inaczej jeszcze. Genialnie. Dodatkowe punkty dla pierwszej linii. Śmierć. Dla mojej pierwszej linii oczywiście, tak? Zależy mi na ludziach. Przywróć i dodaj mu 3. No bez jaj. Przepraszam, słowo nic swoje, ale... Gablujesz, żałujesz. No i pas, no przegrałem to. Przegrałem. Totalnie. Przegrałem z komputerem, to jest przypał trochę. Ja się czuję tutaj jak gówno teraz. Niedobrze. Do dupy. Wow, ten Dagon jest potężny. To mnie boli bardzo. Jeszcze raz zrobię to samo. Ej, co to ma być? Naprawdę, Dagon mnie tak kontruje. Głupi komputer mnie potrafi skontrować Dagonem. Zresztą tak, Ciri, prawda? Źle wrzucona absolutnie. W sensie myślę, że w tym momencie rzuciłem ją rzuciłem. Gdybym to zrobił potem, to dałaby mi dużo, dużo więcej. Mogę się podać i bym to po prostu wygrał łatwiej. Wydaje mi się. Okej, jeszcze raz to samo. Płotka. Tasak też mi nie jest potrzebny. Saper. Jednego siewca mogę wyrzucić. No to nie będzie łatwe. Z tym piórnem Azura. Żeby coś zrobić. Przepraszam, piórnem podwójnym krzyżem Azura. Żeby coś z nim tutaj wykombinować. I niedobrze, naprawdę. To oznacza, że jest bardzo ciekawa sytuacja u mnie. Jeszcze ta pogoda pieprzona. Tego nie było w podręcznikach.
Boostuję tych z tyłu. Nie ma sensu boostować tą tej pierwszej linii, bo on tam cały czas pogodę wrzuca. Niedobrze. I bardzo pogoda mnie absolutnie niszczy tutaj. Mimo że jest słabsza niż tam ta poprzednia pogoda. Czy nie? Tak, jest słabsza, jakby nie patrzeć. Ale niszczy. I tak. Z drugiej strony już nie potrzeba odporność na pogodę u potworu, bo on sobie tego praktycznie sam nie może nałożyć, nie? Tego nie mogę na razie wrzucić na pierwszą linię, więc zrobimy jeszcze raz tak. Tego nie było. Komisariusz, do dupy. Sami medycy niestety. Naprawdę zaraz mam się poddać, no. Jak zrobię. W tym momencie się poddaję. Nie ma sensu. Też tak uważam. Jest ten Dagon mocny. Po prostu gram się z nim ciężej niż z niektórymi graczami, którzy grają na Dagonie w tym momencie. Po prostu no, potrafi skontrolować moją talię, to jest wkurzające. Absolutnie mi bije po wszystkim wtedy. Zresztą nie tylko on. Siewcy nie chce za bardzo, płotka do dupy jeszcze bardziej. No ale spoko, pasuje przynajmniej, więc powiedzmy, że już teraz raczej wygram. Tak, no to nie będzie jakimś zaskoczeniem. Raczej, tak mi się wydaje. No bo Tibor. Prawda? Tibor najbardziej OP karta w tym momencie w mojej ręce. A, jeszcze fałszywa Ciri. No to super. Płotkiem mogę się pozbyć. Zresztą oczywiście od Ciri. Potem Tibor. I mogę pasować tak naprawdę. No teraz się będzie wyrzucał tak z kartami, żeby tego na równo zrobić. Aby ewentualnie tam drobną mieć przewagę, natomiast na pewno nic zrobi tak, żeby mieć 16 przewagi, prawda? Tam ileś tam z tej Ciri. Ja bym przegrał drugi z komputerem, to mi się chyba... nie wiem co. A i tak to jest przy połowie strasznie. Ja naprawdę ciężko. Ważne, że już się go pozbyłem na szczęście. Ale tylko pokazuje to, że siła Dagona wcale nie zmalała mimo tego czystego nieba. Znaczy, no teraz czyste niebo tak naprawdę nie ma aż takiej siły. Z drugiej strony mało kto chyba go używa już teraz w Nilfgaardzie, więc dlatego jest to moja kontra, tak? Znaczy jest jego kontra na mnie. Bo chorążych nie mam, tak? Jak mówiłem już. Ej, no to nie będzie jakaś specjalnie ciężka bitwa. Znowu Ciri przede wszystkim. Ale z Dagonem spodziewałem się, że może być ciężko, ale nie aż tak ciężko. Na pewno nie aż tak. Dobra, mogę akceptować. Mogę grać już z Ciri. Faktycznie, no szkoda, że on zaczyna. Nie wiem, co zostało z tego świata. Punkty. Ciekawie. Szkoda, że nie mam czasu. Chyba źle wróciłem tego emisariusza. Próbuję zrobić tak, żeby mieć po prostu jak najwięcej punktów na następną rundę, ale to będzie przewalone absolutnie. Więc zacząłem od razu źle z początku samego. Masakra, jeszcze stało mi jeszcze 6 wyzwań. Nie, z tym Dagonem nie absolutnie wyzwania pogrążyły, bo to była miazga. Tak, szkoda, z jego strony. Nie mam czasu. Niczym nie permanentnie. Egroto dum anima est. Oj, niedobrze, za kartę. No dobra, w sumie, jakoś dam radę. Ale z gorąco, mimo wszystko. Mówię, że o, tak fajnie, chłodniutko. Dupa, nie chłodniutko. Proszę zaczekać, wasza wielmożność. Mimo wszystko i tak się poce. Mimo, że jest chłodniej. Znaczy, to jest kwestia, że mam tutaj, prawda, softa przed sobą. I mam wszystko absolutnie tutaj czarne wokół siebie praktycznie. Znaczy, no, wiecie, tutaj mam panele, tam mam panele. Cały róg jest wyklejony. Za sobą mam greena. Panele zasłaniają okno. Coś jeszcze tutaj dodać? Chyba nie muszę. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Do stylotku. Kem. Aha, okej. Okay. Tutaj już się raczej nie boję tak bardzo tego wszystkiego. Bo
natomiast no, z tym dragonem to ała, to bolało bardzo. Duj Platona! Jak szło to zaklęcie? No, wyrzucamy się powoli. O, dużo nam zostało. Interesujący przypadek. Mogę najpierw tą brygadę jednak złożyć. A w sumie jeden piesem naprawdę co zrobię. Skąd masz cztery karty te? Halo? Wait, what? Czy mi się coś popłyszyło w głowie? Czy on nie powinien chyba mieć aż tylu? Już nie wiem, bo kimś skopiował sobie tą kartę, prawda? Nie, nie mam pojęcia czym. Nie mam pojęcia jakim celem na tyle tych kart. Dość gadania. Tak czy tak by raczej wygrałem. O, znosi losową pojedynkę o jeden. Ładne, można wyrzucać na początku wzory sporo tych dragonów. I potem można mieć to wszystko w dupie, naprawdę. Okej, okay, Kahir, żeby weszła płotka. I daj mi to samo praktycznie. A płotka dopiero wchodzi po wszystkim już. 135 do 60. No to idziemy sobie zaprosić Skada. Ale nie, jestem mega zły na siebie. Z tamtą grę z Dagonem. I rozmawiasz z Geraltem. To z tym Geraltem nie zawsze śmieszne. Się do roboty. No, szybciej. Aha, czyżby serwery gmintowe też się troszkę poszły pieprzyć? Albo komputer po prostu robi jakieś obliczenia, w sensie skrypt tam jakoś działa i próbuje coś wymieścić, ale nie daje rady po prostu. Okej, okay, no to dalej, czemu by nie. Rozpocznijmy kolejne walki. Przy okazji zdobędziemy trochę golda, jak już mówiłem w poprzednim odcinku. Z tego, dzięki czemu będziemy mieli więcej beczek, czyli będzie więcej zabawy, że tak powiem. Kotka, Tasak, Peter, tak? To jest Peter, nie myli z kimś innym? Myślę, że mimo wszystko na tej talii można przeżyć. Przy okazji emisariusze mi dają więcej takich teraz kart zwykłych swoich. Z drugiej strony natomiast jest problem, jeżeli mam dodatkowego emisariusza w tej kupce na prawda? W tej kupce z deckiem, bo to znaczy, że Jan Kalwajt i Kahir mają mniejszą szansę na wyciągnięcie tej karty, którą bym chciał, prawda? Jak szło to zaklęcie? Przepraszam. A mi się ziewnęło. Masakra. Nie spodziewałbym się, że będę aż tak zmęczony dzisiaj. Mimo, że poszedłem spać. Zresztą przespałem się w sumie z 10 godzin. Dobra, więc w końcu nadrobiłem, prawda? Co ja robię? Głupi jestem czy głupi? Niedobrze, teraz muszę wziąć wszystko z tego, sapera. Z dupy. Kłaniam się uniżenie. Saper, halo. Jak szło to zaklęcie? Z dupy. Ale sobie spieprzyłem właśnie rozgrywkę chyba. Znaczy no możliwe, że sobie właśnie przegrałem grę. Bo zacząłem wyrzucać się dalej i nie wiem dlaczego. Znowu zagadałem się i przestałem myśleć. Niedobrze. W razie wiem, muszę się w końcu ogolić. Pewnie już połowa osób zauważyła. Przepraszam, zrobię to kiedyś. Może. Chyba. No niestety nie Cili. Niedobrze. Alherzer. Żadnych negocjacji. Egroto dum anima est. Spet. Nie idę w punkt, bo to nie ma sensu, prawda? O, super, dobra. Czyli możemy to naprawdę teraz... Nie, dupa. Już sobie nie wybiorę tych. Fuck. Staram się z drugiej strony zrobimy tak. Do punktów. Duj Platona! W ten sposób. Wybornie wejdzie. A rozdarcie. Pewnie go bardzo szybko użyje komputer, tak jak myślałem.
Wybaczę ci. Razem. Kłaniam się umierzenie. Ale Herzer. Kem. Jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji teraz, bo... Znaczy, wygrać to wygram. Tutaj nawet nie ma pytań o to, nie? Lecz póki co, korzystajmy z pogody. Zrobię co muszę. O, jest i Ciri. Stoisz przed cesarzową... Znaczy, myślę, że mi nie doszło z Ciri, prawda? Patrząc na ilość kart. Jasne. Ale teraz mogę się już poddać. Absolutnie. Mogę mieć wszystko gdzieś. No, napytałem sobie biedę ewidentnie przy tej walce tam z Dagonem. Niedobrze. Żałuję życie, matka z rodziny. Ale teraz bardzo powoli mi to idzie, jak widzicie te wyzwania. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że na potwora chyba jest najciężej grać. W sensie, ten Dagon jest bardzo dobrze zrobiony, oskryptowany ładnie. Znaczy, to jest moje odczucie, tak? Ale wydaje mi się, że to ma sens, powiedziałem właśnie. Okej, on się teraz podda, oczywiście wygrałem. Prawda? Dokładnie. Przecież po co zrobić skrypt, żeby anulować taki efekt Ciri? Nie wiem, czy ktoś z CDP-u o tym pomyślał, żeby coś takiego zrobić. Jestem ciekaw, ile w ogóle osób z CDP-u gra tak regularnie w swoją własną grę tego Gwinta. Okej, ale ile zrobiliśmy? Zrobiliśmy 5 wyzwań, 6 wyzwań. Dobra, to ostatnie wyzwania zostaną na kolejny odcinek. Przepraszam, że tak wyszło. Ale naprawdę, to nie było celowe absolutnie. O cholera, latają jeszcze takie pyłki drobne po całym domu. Tak, na szczęście nie jestem uczulony, więc tyle dobrze. Ale przepraszam do tego Dagona, naprawdę. I za niektóre moje ruchy, ale tak mnie to zrobiło z tropu. Nigdy bym się nie spodziewał, że przegram z komputerem w Gwinta. Okej, okay, sobie te karty. Przynajmniej doszła tam ta kolejna papka. Wran, wojownik, czy raczej niedźwiedź? Raczej bym wolał niedźwiedzia, ze względu na to, że wranów jeszcze nie mam żadnego wrana. Okej. Okay. Tak, standardowo beczka otwarta. Jeden czasem jeszcze dokupię dwie kolejne na, prawda, zapas, żeby były. A z wami się już pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek mimo wszystko spodobał, mimo tej głupiej przegranej. No, pośmieliście się pewnie trochę ze mnie. To, co by nie było niczym dziwnym w sumie. A zarazem zapraszam was do kolejnych odcinków. Do zobaczenia i na razie.